Ella mówi: Mikołaj, ostatnimi czasy sporo myślę o miejscu Maryi w swojej wierze. Jaką rolę w zdrowej duchowości powinna pełnić Maryja? Jakie jest jej właściwe miejsce według ciebie, Elu? Mówi się, że Maryja powinna doprowadzić do Jezusa. I wydaje mi się, że mnie Maryja doprowadziła do Jezusa. W pewnym momencie czułem się niezrozumiany. Nie wiem, mówi się, że człowiek może mieć taki moment, kiedy jest niezrozumiany przez Boga i wtedy się ucieka do Maryi. Mam wrażenie, że miałem taki jeden moment. I rzeczywiście poczułem, jakby na mój problem Jezus odpowiedział: A czy to moja sprawa? Pff, co mnie to obchodzi? Tak jak powiedział w Kanie Galilejskiej, nie? Spojrzał trochę z góry na mój problem. Takie miałem wrażenie. I wtedy mówię: No Maryjo, co mam robić? Proszę, pomóż mi. I co mi Maryja wtedy odpowiedziała? Odpowiedziała: Czyń cokolwiek ci powie. I ja wtedy zrozumiałem, że nawet jeśli mi się wydaje, że Jezus patrzy na mój problem jako na nie problem i mówi: Co to w ogóle? Co mnie to obchodzi? To jeśli ja będę czynił to, co Jezus mi powie, to wtedy Jezus nagle zmienia zdanie. Bo Maryja w ogóle nie przekonuje Jezusa w ogóle. Maryja nie zajmuje się przekonywaniem Jezusa. Maryja mówi: czyńcie cokolwiek wam powie, i Jezus, jakby z samej ekscytacji wypływającej z tego, że jacyś ludzie są na każde jego zawołanie, Chrystus nagle ma pomysł, co zrobić, ma plan na twoje życie i wszystko. Najpierw mówił, co mnie to obchodzi, ale nagle staje w sytuacji, w której ma oddział ludzi, którzy są chętni, żeby go słuchać. I Chrystus nagle: okej, okay. Ty tamto, i nagle sprawa jest załatwiona. I Maryja w ten sposób mnie przyprowadziła jakby z powrotem do Chrystusa. Nie? Bo w pewnym momencie zwątpiłem, ale Maryja w świetny sposób pokazuje tutaj, kiedy jest taki moment, że uważasz, że Chrystus patrzy na ciebie z góry, Bóg Ojciec patrzy na ciebie z góry i mówi: Co to jest? Czy to w ogóle jest mój problem? Co mnie to obchodzi, ten twój problem? Maryja mówi: Po prostu zaufaj Bogu i czyń cokolwiek ci powie. Proszę bardzo, problem z głowy. I to, co mi Maryja powiedziała w tym momencie, a jestem pewien, że Maryja mi to powiedziała, ponieważ jest to zapisane w Piśmie Świętym. No nie można temu zaprzeczyć, że to Maryja powiedziała do mnie przez te słowa Nowego Testamentu, przez te słowa Ewangelii. W ten sposób Maryja mnie przyprowadziła do Chrystusa. I zawsze sobie przypominam jej słowa, żeby zrozumieć, że nie muszę się tak naprawdę do nikogo innego zwracać, kiedy mam problem z komunikacją z Bogiem. Kiedy mam problem z komunikacją z Bogiem, to nie jest powód, żeby uciekać się do kogoś innego, tylko to jest powód, żeby robić cokolwiek mi powie Bóg. I wtedy Chrystus nagle jest podekscytowany tym, że ktoś chce Jego słuchać, i nagle się okazuje, że wszystko da się załatwić. Bóg ma plan na moje życie, Bóg ma dla mnie wskazówki, wytyczne, tylko po prostu ja muszę okazać gotowość, że będę Go słuchał, nie? Jest to cudowne dla mnie. Nie wiem, co to jest zdrowa duchowość. Tak jest u mnie, takie świadectwo ja mogę dać, nie? O tym, jakie miejsce w moim życiu duchowym pełni Maryja. Tak jest właśnie u mnie. Także chwała Panu.